się podzielić tym, co Bóg zrobił w moim życiu? Wierzycie w cuda? Ja też wierzę i o kilka takich cudach, które Bóg uczynił w moim życiu, z wami się podzielę ku wspólnemu zbudowaniu. Urodziłem się i wychowałem w Gnieźnie. Miałem ojca, mamę, którzy mnie wychowywali, siostrę i brata. I w tym małżeństwie między moją mamą a ojcem był problem, że ojciec pił. I to gdzieś na nas też troszkę miało wpływ, więc ja nigdy nie chciałem być taki jak ojciec. Patrzyłem na niego, jak on się zachowuje, a ja nigdy nie chciałem być tak jak on. I tak naprawdę mój ojciec był złym człowiekiem, ale ja kochałem moją mamę, kochałem mojego ojca. No i taki mieli wpływ, że ja, krótko mówiąc, stałem się łobuzem. Tak, miałem problemy w szkole, miałem problemy w życiu. Zacząłem spożywać alkohol, tak jak mój ojciec, palić papierosy. Jednym słowem, nieźle rozrabiałem. I gdy miałem 27 lat, pierwszy raz usłyszałem o Panu Jezusie, o tym, że Bóg mnie kocha. Przyszedł do mnie w odwiedziny mój kuzyn, który już był nawrócony i zwiastował mi dobrą nowinę. Zwiastował mojej mamie, a ja po krótkim czasie gdzieś zacząłem czytać Słowo Boże, chociaż ono jeszcze nie działało w moim życiu, ale już wiedziałem, że Bóg rozwiązał jego problemy w życiu, więc wierzyłem, że rozwiąże moje i zawołałem do Boga: Boże, ratuj. W jakimś czasie napisałem do niego list, bo on był w Hiszpanii, wyjechałem do Hiszpanii, zaczęli mnie zabierać na nabożeństwa. Poprosiłem o Biblię, zacząłem ją czytać i Słowo Boże niesamowicie zmieniało, taki pozytywny wpływ miało na moje życie i zacząłem się modlić też. I takim pierwszym cudem, jaki był, to, że dzwoniłem do mojej mamy w piątek, jej bardzo zależało, żeby przyszły pieniądze pocztą i te pieniądze nie przychodziły. Ja jeszcze nie byłem wierzący, ale wieczorem się pomodliłem i wiecie, co się stało? W sobotę te pieniądze były, chociaż listonosz w sobotę nie chodził, ale to był taki pierwszy cud i myślę, że na podstawie tego cudu ja się nawróciłem. Na podstawie Słowa Bożego, tych modlitw, tego, co słyszałem na nabożeństwie, to ja uwierzyłem w Jezusa, że Jezus żyje, że Jezus jest potężny, że może rozwiązać problemy i że te problemy, które mam, to też rozwiążę. Znalazłem pracę w tej Hiszpanii, tak Bóg rozwiązał moje problemy, które miałem finansowe. Uwolnił mnie jakby z alkoholu, bo byłem w nowym otoczeniu, które nie piło, więc natychmiast to się zmieniło. I prosiłem Boga o to, żeby uwolnił mnie od papierosów. I nie mogłem rzucić. Było to bardzo, bardzo trudne. Teraz gdzieś tam jednego w tygodniu, ale gdzieś tam popalałem. I modliłem się i modlili się o mnie inni przyjaciele. I już nie paliłem tydzień czasu, ale tak mnie kusiło i sobie pomyślałem: Boże, co może mi się stać, jak sobie kupię paczkę papierosów? I poszłem, tam są takie maszyny, wrzuciłem te pieniądze, wyskoczyła ta paczka, zapaliłem sobie i niosłem taki kompresor z jednym kolegą z pracy. I on się potnął o krawężnik, puścił ten kompresor, był na tyle ciężki, że nie mogłem sam utrzymać i spadł mi na nogę. I tam rozciął nogę, krew troszkę się polała, trzeba było zszyć tą nogę. I leżałem z bólu, taki blady i zimny. I mówię: to już wiem, Panie Boże. I od tego momentu mój problem z papierosami się już skończył. Pokutowałem jeszcze wcześniej i oddałem życie Panu Jezusowi, odwróciłem się od swoich grzechów. Teraz jestem wolny i szczęśliwy. Szczęśliwym człowiekiem. Jeszcze jednym takim cudem jest, że ja tak połowę życia łobuzowałem, ale mój ojciec łobuzował, można powiedzieć, przez całe życie. I na koniec życia zachorował na raka. I przyjechaliśmy kiedyś z żoną do
do rodzinnego mojego domu i mój ojciec, tak jak umiał, to przybił sobie na ścianę krzyżyk z Panem Jezusem. My go zabieraliśmy na filmy chrześcijańskie, mówiliśmy mu, był na naszym ślubie, na weselu chrześcijańskim, tańczyliśmy razem, oddawaliśmy Bogu chwałę i on to wszystko widział. I kiedyś mu powiedziałem, że byłeś całe życie grzesznym człowiekiem, ale Bóg może cię zbawić, bo tego złoczyńcę na krzyżu też zbawił. I mój ojciec przed śmiercią oddał życie Jezusowi. Chwała Bogu. Jeszcze na koniec ostatni cud. Tu wam też pragnę podziękować za wsparcie, za modlitwy i za dobre rady. Modliliśmy się z żoną o dziecko i wydarzył się ostatnio też cud w naszym życiu, którym się podzielę. Nie mogliśmy mieć dzieci 4 lata po ślubie, więc postanowiliśmy iść do lekarza. Jak wróciliśmy od tego lekarza, to lekarz nam poradził, że mamy iść do kliniki. No a to bardzo dużo kosztuje. Te nasze oszczędności to by się tam może w miesiąc rozeszły. I moja żona mówi, kto jest twoim panem, lekarz czy Bóg? No i tutaj była chwila ciszy. Więc postanowiliśmy, że jeżeli nie będziemy mieć do końca następnego roku dziecko, to postaramy się o adopcję. No i niektórzy tam mówili, że to długo, że to coś tam i w ogóle nie wiedzieliśmy, jak za to się zabrać. Ale żona gdzieś tam przypadkowo się dowiedziała o jakimś ośrodku adopcyjnym w Żarach. Złożyliśmy szybko podanie. To się wszystko tak szybko potoczyło. Jeszcze we wrześniu składaliśmy podania, a już mamy Kubusia. Kubuś ma 4 lata. No, chwała Bogu, jest naszą radością od soboty. Dzisiaj jest drugi raz na szkółce. Pan nam podarował syna, którego możemy kochać. Jest naszym szczęściem, takim brylantem w mojej głowie, gwiazdką, radością w naszym domu. I za to jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni. Bóg czyni cuda w moim życiu i w twoim też. Jeżeli tylko uwierzysz i do Niego zawołasz, to na pewno zadziała. Dziękuję. Amen.